czeka teraz na moje wyjaśnienie. Ja też uważam, że jestem wam to winna. Na samym początku muszę powiedzieć, że naprawdę jestem strasznie rozbita tą sytuacją. Jest mi potwornie głupio i mam straszny mętlik w głowie w tym momencie i jestem pod wpływem naprawdę ogromnych emocji, więc postaram się wam przekazać to, co mam w głowie, ale może nie mieć to ładu i składu, ale naprawdę staram się, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. Sytuacja, o której tutaj mówimy, miała miejsce 4 lata temu i minął już kawał czasu i naprawdę jest to okres w moim życiu, do którego naprawdę nigdy więcej nie chciałam wracać. No ale byłam młoda, głupia, omamiona i no i czasu nie cofnę, nic z tym już w tym momencie nie zrobię. Oczywiście rozpowszechnianie tych zdjęć i filmów jest nielegalne. Sprawę zgłosiłam na policję i jest w toku. Ale teraz najważniejsze, co chciałam przekazać wam. Bardzo zależy mi na tym, żeby wasze spostrzeganie mnie przez tą sytuację się zmieniło. Proszę was, żebyście dali mi żyć, tworzyć i robić to, co kocham, to, co naprawdę chcę robić i żebyście dali mi tę możliwość. Bo tak jak mówię, po prostu kocham swoje życie takie, jakie jest i nie chciałabym, żeby się zmieniło. Dlatego bardzo was proszę też, żeby tego nie rozpowszechniać. I tyle ode mnie.